Dzień dobry, kochani. Przychodzę z czwartą częścią filmów o tym, co wspiera nas w procesie uzdrawiania matczynej rany. I dzisiaj chcę powiedzieć o czasie i o tym, jak traktować czas w tym procesie, jak podchodzić do tego czasu, do długości trwania procesu, tak żeby to wspieranie siebie, uzdrawianie siebie było jak najbardziej owocne. W tym wewnętrznym procesie czas jest specyficzny, on tam biegnie inaczej. Jakiś czas temu nagrałam film o dwóch rodzajach czasu. O tym czasie zewnętrznym, który zawsze biegnie od do, który nam wyznacza system, w którym żyjemy. Zegary i godziny, spotkania, terminy. Ale też jest czas wewnętrzny. Ten czas, który jest bardziej związany z naszymi cyklami, z naturą, z porami roku, z naszym cyklem dobowym, z naszą gotowością na coś i brakiem gotowości na coś innego. Kiedy jesteśmy w procesie uzdrawiania matczynej rany, potrzebujemy sobie dać bardzo dużo tego wewnętrznego czasu, tego wewnętrznego poczucia, że mamy przestrzeń, mamy czas. Że mamy dla siebie tak dużo uwagi, miłości, cierpliwości i czasu, że choćbyśmy mieli siedzieć tam ze sobą wewnątrz do końca świata i jeszcze trochę, to zrobimy. Nasze dziecko wewnętrzne naprawdę potrzebuje poczuć, że możemy z nim siedzieć, przy nim być w tym bólu do końca świata i jeszcze trochę. I jeśli to poczuje, to wtedy to trwa sekundę. Tylko ważne jest zrobić to nie jako trik. Nasze dziecko się zorientuje, nasze wnętrze będzie wiedziało, że jest to pewna manipulacja, że my je tam próbujemy przekonać, że mamy dla niego tak dużo czasu, żeby się szybciej uwinęło i załatwimy sprawę. Cała sztuka polega na tym, żeby znaleźć w sobie tę przestrzeń wewnętrzną, to poczucie, że ja naprawdę mogę tam być ze sobą. Że to moje dziecko wewnętrzne jest warte tego. I że ja tam będę tyle, ile trzeba. Nawet jeśli ma to zająć całą wieczność. I jeśli to poczujemy, to momentalnie przekłada się to na to, że ta wewnętrzna wieczność na zewnątrz przynosi efekty w sekundy. Momentalnie się coś zmienia. Tylko często właśnie wchodzimy w ten proces z takim, no ile ja mam jeszcze? Niech ktoś ode mnie tego dzieciaka zabierze. Ja się chcę tego pozbyć. Ja już nie chcę cierpieć. Niech mi ktoś da jakiś program, jakieś narzędzie. Powiedz mi, jak to zrobić. Zobaczcie, co się dzieje też w komentarzach często pod moimi filmami. Ale jak to uzdrowić? Ale jak to zrobić? To są naturalnie dobre pytania. My potrzebujemy takiej wiedzy. My potrzebujemy wiedzieć, jak coś uzdrawiać. Ale często, sprawdzajcie, często towarzyszą tym pytania takie uczucia jak zniecierpliwienie, pośpiech, niech ktoś to właśnie zabierze, ja już mam tego dosyć, no ileż jeszcze? I jeśli dajemy sobie ten czas z tej przestrzeni, to może się okazać, że naprawdę, naprawdę bardzo dużo tego czasu potrzebujemy. Tego czasu zewnętrznego. Natomiast jeśli znajdziemy w sobie tą zgodę na to, że ten proces może trwać i że ja sobie dam, co trzeba, żeby się sobą zająć tyle, ile trzeba, to wtedy to na zewnątrz, w tym czasie zewnętrznym, ziemskim, nabiera tempa. Kochani, czas uzdrawiania matczynej rany to jest czas, który może na zewnątrz być nieowocny, który może wydawać się z boku, że jest czasem straconym. Ktoś siedzi, płacze, przechodzi jakąś tam żałobę, nikt mu nie umarł, a on mówi, że żałobę przechodzi. Nie wychodzi, jakoś się w sobie tak zatraca, dużo pisze, słucha jakichś dziwnych rzeczy, nie realizuje się, nie jest zainteresowany rozwojem, awansami, nie bierze udziału tak czynnego, aktywnego w różnych inicjatywach jak wcześniej. Tak się oddalił jakby od tego świata zewnętrznego i poszedł do środka. Więc na zewnątrz to się wydaje czas stracony. Natomiast uwierzcie mi, że tak nie jest. To jest ten czas, kiedy my budujemy fundamenty. Jak fundamenty są wylewane, to nie widać niczego,
jest mnóstwo pracy, mnóstwo pieniędzy, mnóstwo energii włożonej w ten dom, a tam jeszcze nic nie stoi. Tam jeszcze niczego nie widać. Ale te fundamenty są takie ważne. Ta część, która jest niewidoczna, ta część, która jest pod ziemią, ta część, która nie cieszy oka i nie podlega ocenie innych ludzi, bo oni właśnie nie widzą. Oni tylko widzą, że niby rozpoczęli budowę, a tam jeszcze nic nie stoi. I mija dużo czasu, zanim coś się pojawi. Ale to jest właśnie ten czas, dzięki któremu wszystko, co potem zbudujesz na zewnątrz, nad poziomem, na powierzchni, będzie stało, będzie trwałe i będzie miało sens. I proces uzdrowienia matczynej rany jest takim budowaniem fundamentów właśnie. Jest tym czasem spędzonym wewnątrz siebie. I warto zdecydować, jak określić jakieś ramy tego czasu zewnętrznego, 3 miesiące, 6 miesięcy, rok. Sprawdź, ile możesz dać sobie teraz. Zachęcam Cię do roku. Wiem, że to brzmi jak wieczność. Wiem, że chciałoby się uzdrowić matczyną ranę na 2 spotkaniach online i po sprawie. Ale zobacz, czy możesz założyć sobie, że kolejny rok, teraz będzie 2024, będzie dla Ciebie rokiem uzdrowiania matczynej rany. Jak się z tym masz? Może jesteś w stanie dać sobie 6 miesięcy, 3 miesiące. Program Spirala Życia wymaga co najmniej 3-miesięcznego zaangażowania. Czy możesz tyle sobie dać? To znaczy, że w tym czasie odkładasz inne rzeczy trochę na bok. Oczywiście nadal funkcjonujesz, potrzebujesz funkcjonować w świecie, potrzebujesz jeść, spać, pracować, ogarniać rzeczywistość, być może robić śniadania swoim dzieciom, wyprawiać je do szkoły, ogarniać dom. Te wszystkie ziemskie rzeczy są potrzebne. Ale zobacz, czy wszystko inne możesz zostawić trochę na potem. Może awans, może kolejną szkołę, kolejny kurs. Może jak będziesz uzdrawiać matczyną ranę, to skupisz się tylko na tym, nie będziesz kupować pierdyliarda innych kursów, które akurat były w promocji. Tylko skupisz się właśnie na tym. Jeśli potrzebujesz innej formy, potrzebujesz jeszcze czegoś, to zobacz, czy możesz, tak? Książką, sesją, jakąś formą pracy z ciałem, wesprzeć się, ale nadal w tym procesie uzdrawiania matczynej rany. Zobacz, czy możesz dać sobie czas na to, tak żeby ten proces wydarzył się w określonym czasie, jeden raz w Twoim życiu, ale przyniósł efekty, był rzeczywiście tym fundamentem, który został wylany, został postawiony i tam jest. Później wszystko inne, co na tym wybudujesz, będzie trwało, będzie stało. Tak często, kochani, chcemy szybko coś załatwić. Tak często robimy jakieś rzeczy przy okazji. Mam tu sobie szkołę jakąś, w pracy robię awans, moje dziecko właśnie zaczyna kolejną klasę, wchodzę w nowy związek albo właśnie się rozwodzę, tutaj coś jeszcze, no i sobie jakiś tam kurs wezmę, a no bo fajny i ciekawe. I tak naprawdę mało kiedy angażujemy się w coś naprawdę. Też obecny świat, media społecznościowe i cała ta kultura konsumpcjonizmu bardzo wspiera takie właśnie podejście. Ale zachęcam Cię bardzo do tego, żeby zdecydować się na proces uzdrawiania matczynej rany. Bardzo świadomie. I jeśli już zdecydujesz, to zadbaj o siebie. Zadbaj o sen, odpowiednie odżywianie, zadbaj o rutynę, zadbaj o to, żeby funkcjonować i działać w świecie tak jak dotąd, robiąc sobie przestrzeń na ten proces, ale zobacz, czy możesz sobie odpuścić teraz sukcesy, osiąganie, realizowanie jakichś planów, cały ten rozwój i wyścig, w którym wcześniej być może uczestniczyłaś, uczestniczyłeś. Uwierz mi, że to nie będzie czas stracony. Te fundamenty, które tam zbudujesz, pozwolą Ci później sięgać po kolejne rzeczy Twoje, które będą Cię wspierać w budowaniu tego wewnętrznego domu na trwałym gruncie. Dawaj sobie świadomie dobry, właściwy czas na właściwe rzeczy. Do zobaczenia.